Witam serdecznie. Ponownie spotykamy się w Grzewiedem Radosławem i tym razem porozmawiamy o tym, na czym polega ta cała gra. Witam Cię. Witam Aleksie, witam wszystkich słuchaczy. Tak, no to, dziękuję za zaproszenie. No to na czym polega ta cała gra w to życie i to wszystko? Tak, także chciałem właśnie powiedzieć w woli pewnego podsumowania i takie najważniejsze, esencjonalne rzeczy, które wynikają z tej całej wiedzy. Bo jak ktoś spotyka się z jakimś przekazem, to powinien sobie zadać pytanie, co z tego jest dla mnie? I każdy sobie zadaje, co z tego... I jaka jest praktyczna użyteczność tej wiedzy? Co ja z tego mogę wyciągnąć? Zarówno tu i teraz, jak i długoterminowo. Także może powtórzę, z czym mamy do czynienia. Mówiłem wcześniej, że istnieją trzy obszary wiedzy, jakiejkolwiek wiedzy, również wiedzy duchowej. I ta wiedza, która jest kompletna, ona obejmuje wszystkie te trzy obszary. Nawet w każdej innej dziedzinie, jak w dziedzinie informatyki, w dziedzinie wojskowości, w dziedzinie malarstwa, muzyki i tak dalej. Także te trzy obszary wiedzy to jest sambandha, czyli powiedzmy status quo, to co jest, z czym mamy do czynienia, czyli fakty i wzajemne relacje. Drugi obszar wiedzy to jest to, z czym nie mamy koniecznie do czynienia teraz, ale co jest możliwe. Czyli wszelkiego rodzaju możliwości i cele, jakie można osiągać. Tak jak w muzyce ktoś chce zaśpiewać na przykład w 8 oktawie, czy to jest możliwe, no to wtedy praktykuje i śpiewa. To jest prayojana, ten obszar wiedzy nazywa się prayojana. I też jest istotny, ponieważ jeśli nie wiemy, jakie są możliwości, jakie są zakresy i inne rzeczy do osiągnięcia, no to nawet nigdy o nich nie pomyślimy, nigdy nie będziemy do nich dążyć, czyli je przeoczymy. I trzeci obszar wiedzy jest to abideja, czyli proces, wszelkiego rodzaju ścieżki, procedury, algorytmy, cała alchemia duchowa czy metafizyczna. Wszystko, co prowadzi od punktu A do punktu B, jak również wchodzenie w pewne stany. Bo można być właśnie w niskim stanie i chcemy być w stanie wysokim. To właśnie o tym mówi wiedza na temat wszystkich ścieżek, procesów. Także mamy sambandha, abideja, prayojana, trzy obszary wiedzy. Jeśli chodzi o sambandha, czyli o to, z czym mamy do czynienia, status quo, to opisywałem, że mamy do czynienia z polem, czyli to jest cała matryca wszelkiego istnienia i z tym polem wchodzi w interakcję świadomość, czyli obserwator. I są różne głębie tego pola, to są tak jak właśnie poziomy w grze na przykład, tylko tutaj nie idzie się poziomami coraz wyżej, tylko poziomami coraz głębiej, zagłębiając się w wielką iluzję i to wszystko nazywa się Mahamaya. Czyli wielka iluzja. Dlaczego iluzja? Dlatego, że cheat, świadomość, nie jest tożsama z żadnym z tych elementów czy żywiołów buta tego pola. Jedyna interakcja, jaka tutaj zachodzi, to taka jak gracz w grze komputerowej. On po prostu kieruje swoją uwagę, swoją świadomość na różne głębie tego pola. Aż tutaj. Także ta czysta świadomość wtedy przyjmuje nazwę citta. Citta to jest jakby taka świadomość, która weszła w interakcję z polem działania. I już nie będę objaśniał tych wszystkich bardzo dokładnie elementów tego pola, tych żywiołów, ale warto zaznaczyć, że jest wyraźne rozróżnienie na pancha buta, czyli pięć żywiołów niższych i trzy żywioły wyższe. Te pięć żywiołów niższych, czy elementów, czy środowisk, bo tutaj się mieści wszystko, z czym mamy do czynienia, to jest ziemia, woda, ogień, powietrze, eter. Te to znamy, powiedzmy, ziemia, woda, łatwo sobie wyobrazić, z czym mamy do czynienia, kamienie,
Matka Ziemia, wszystko co wyrasta z ziemi, czy co ma woń, czyli zapach, ponieważ woń związana jest z elementem ziemi, dlatego właśnie nasze ciało składa się tak naprawdę z 5 zmysłów. I każdy zmysł wyraźnie oddziaływuje, czy odbiera bodźce z danego żywiołu. Woda to są wszystkie substancje płynne i wszystko, co się po prostu rusza. Woda jest też związana właśnie z ruchem, chociaż może trochę mniej niż powietrze. Ogień to są wszystkie zjawiska, które oddają ciepło, które świecą, całe postrzeganie wzrokiem jest możliwe tylko dlatego, że jest światło. Także to jest ogień Anala. Agni, można też używać Agni, Agni bardziej odnosi się do ognia, ale są pewni zarządcy każdego z tych elementów czy żywiołów i oni kontrolują ich po prostu działanie, także mogą się pojawić albo kontrolować wszędzie tam, gdzie jest na przykład ogień, czy powietrze, czy eter. Także o tych jeszcze mogę nawiązać, jak będzie czas. Może jeszcze raz dokładniej. Anala i Agni. Jaka jest różnica między tymi dwoma słowami? Że Agni odnosi się do ognia. Takiego płomienia. Płomienia, jak również... trudno mi powiedzieć dokładnie, jak to tam było, gdyż nie ma opisów jakichś urządzeń elektrycznych, czy polegających na jakimś zapłonie, wybuchu i tak dalej, ale na przykład astry ogniowe, no to też były, które były używane 5000 lat temu przy tej bitwie pod Kurukshetrą, przed którą właśnie była wypowiedziana Bhagavad Gita. To jest rozmowa między Kryszną i Arjuną, który był wielkim wojownikiem i on używał broni takich, no, laserowe. Dzisiaj można by powiedzieć, że to są jądrowe, czy jakieś, które wywołują ogromne takie wybuchy, ale są bardzo precyzyjne. Czyli można uderzyć w osobę, która jest w pewnej grupie ludzi, ale ta broń nie uderza w innych, tylko uderza w niego. Żeby nie niszczyć środowiska. Teraz to jest to jakby pod małą kontrolą. Dlatego mówię, że moc jest niczym bez kontroli. Kontrola tak naprawdę jest równie ważnym, jeśli nie ważniejszym aspektem mocy. Także moc jest zawsze w dwóch aspektach. O tym jeszcze nawiążę, gdy będziemy mówić w ogóle o praźródle. Czyli źródle tych dwóch. Także to są zupełnie dwie jakby rzeczywistości. To jest pole, a to jest świadomość, która wchodzi w interakcję z tym polem i ona się tutaj zagłębia na różne głębie. Powietrze. Powiedz mi taką właśnie rzecz odnośnie powietrza. Tutaj masz żywioły korespondujące z konkretnymi czakramami. Pierwszy, drugi, trzeci, czwarty. Tutaj masz powietrze, czyli czakram serca, a tutaj masz serce. Jak to jest jedno z drugim? No to może wyjaśnię to, jak będę mówił o tych trzech wyższych. Ale to jest duża różnica. Powietrze, chodzi tutaj przede wszystkim właśnie o takie ruchy mas gazowych, jak również wszelkie rodzaju procesy w ciele, bo my te wszystkie żywioły mamy w ciele i na zewnątrz ciała. Ten nasz świat jest właśnie zbudowany w tych żywiołów. No, wszystkie światy są zbudowane z 8 wszelkich żywiołów, jakie w ogóle istnieją w przestrzeni Mahamayi. Tylko ich jest bardzo wiele i ta różnorodność jest też inna. Także powietrze to są wszelkiego rodzaju prany, które powodują otwieranie, zamykanie oczu, wypróżnianie. Żeby się wypróżnić, trzeba wziąć wdech i nacisnąć. Powietrze trawienia, na które trzeba zostawić 1/4 miejsca w żołądku, żeby w ogóle pożywienie zostało, posiłek strawiony szybko. Także nie zaleca się wypełniać całego żołądka, nie zostawiając miejsca na powietrze. I tak dalej, i tak dalej. Są to też pewnego rodzaju byty, które w przestrzeni chmur istnieją, które mogą się pojawiać w mieszkaniu, które po prostu przenikają różne rzeczy. Tutaj chodzi o to, że
pewne istoty mają ciała zbudowane z jednego elementu. Człowiek ma na przykład ciało z 5 elementów, a nawet więcej. Więc mamy do czynienia z różnego rodzaju innymi jednostkami świadomości, które są jakby oddzielne od nas i one też tutaj żyją. I one mają swoje potrzeby i swoje agendy i tak dalej. Brak wiedzy na ten temat powoduje, że nie wiemy, z czym mamy do czynienia. Coś nas może zaskoczyć, a tym bardziej przestraszyć. Na tym właśnie żeruje ciemność, że nas przestrasza czymś, co jest częścią natury i ludzie się tego boją. Także jest powietrze i eter. Każdy z tych elementów jest jakby nadrzędny w stosunku do poprzedniego, bo one były stwarzane od Ahankary w dół. Także zawierają pewnego rodzaju już aspekty tych niższych elementów w sobie, bo gdyby tego nie było, to by przyczynowość i stworzenie nie mogło iść w tym kierunku. Także w eterze jest powietrze, ogień, woda i ziemia, a w ziemi nie ma wody ani ognia. Także w tym środowisku, w tym żywiole można tworzyć na przykład właśnie repliki czy pewnego rodzaju, jak to powiedzieć, hologramy różnych światów, nawet zbudowanych z powietrza, ognia, wody, ziemi. Czyli tam będzie coś, co będzie wiało, będzie to widoczne, będzie płynność, będzie woda i będzie nawet zapach. Będzie się wydawać, że to jest po prostu, można tego dotknąć w eterze. Także często podczas snu mamy pewnego rodzaju doznania, bo to wtedy citta wędruje właśnie w światach eterycznych, pewnego rodzaju doznania z tych niższych żywiołów, które się wydają autentyczne i one są autentyczne, ponieważ citta ich doświadcza. Mhm. To, że ktoś je zinterpretuje, a przecież to tylko sen, no ale sen też jest prawdziwy, tak? Jest różnica mieć przyjemny sen, a mieć zmorę senną. Mhm. Więc sam sen w sobie jest realny, ale może nie jest trwały i może nie mieć związku z naszym życiem w czasie rozbudzenia, a może mieć. Są różnego rodzaju sny o różnej porze dnia i nocy, to też jest istotne. Dlatego ludzie, którzy chcą unikać takich tamasowych snów, budzą się przed wschodem słońca, najlepiej jeszcze 1,5 godziny przed wschodem słońca, wtedy unikają tych tamasowych snów, a mają sny tak zwane prorocze, czy po prostu duchowe, które jakby są podróżami po przestrzeni serca. Ale tutaj właśnie tamas, tak jak mówiłem, ciemność, czyli ci, których naturą jest szkodzenie innym na zasadzie, nie tyle szkodzenie, bo tak jak chuba czy inne pasożyty, one niby szkodzą, czy różne bakterie w lesie, one rozkładają na czynniki pierwsze martwe istoty. Tak samo, jeśli ktoś jest, człowiek jest bezduszny, bez serca, jest w pewnym sensie jest martwym, a nawet szkodliwym elementem społeczeństwa. Dlatego tamas się nim zajmuje, rozkłada go na czynniki pierwsze. Teraz mamy taką sytuację, że są czasy, gdy właśnie tamas próbuje właśnie tych ludzi pod swoim wpływem ściągnąć jako paliwo do swoich światów. Także są nawet przekazy, ostatnio słyszałem, że ludzie mówią, że dużo ludzi umrze w tym roku czy w następnym, że będą ludzie odchodzić z tego świata, ponieważ jakby nie będą kompatybilni z tym, co się będzie tutaj działo, gdy rośnie globalna świadomość tych, którzy się budzą, czy już się obudzili, a jednocześnie oni są potrzebni jako paliwo, czy te bateryjki, ich dusze są potrzebne do zasilania niższych światów. To w ogóle jest cała kosmologia na ten temat i to też wyjaśniam osobno na szkoleniach bardzo tak dokładnie. Także z tego w ogóle składa się cała kosmologia, jaką znamy, jeśli chodzi o współczesną naukę.
Tu jeszcze doprecyzuj, proszę, powiedziałeś, że w ziemi nie ma wody ani ognia, więc czym jest ta ziemia? Tu chodzi o ciało stałe? W takim pojęciu? Tak, tak, no, ciało stałe i coś, co możemy postrzegać zapachem, tylko zapachem, bo żeby był smak, musi być wilgoć, musi być woda. Język jest cały czas wilgotny. No, żeby był zapach, to musi się trochę tego ulotnić, czyli przechodzi w powietrze. No, jest w powietrzu, tylko że powietrze przenosi zapachy. Jest taki werset w Bhagavad Gita, który mówi, że tak jak powietrze przenosi zapachy, ale ono jest wolne od zapachów, bo to jest inny żywioł, samo w sobie, nie jest elementem ziemi. Tak samo można przenosić różne wartości, nawet w sobie, i generalnie właśnie świadomość nosi po prostu różne wartości tego pola w sobie, ale sama jest czysta. Czyli tutaj na przykład woda może być nośnikiem cukru, cukier jest ciałem stałym, a woda jest nośnikiem czegoś, co jest ciałem stałym. Tak. Okej. Eter. Także eter to jest też przestrzeń taka energetyczna. Czasami można powiedzieć, że aura człowieka jest jakby tak na pograniczu właśnie powietrza i eteru, ale ludzie mają wiele różnych ciał subtelnych, to są wszystko ciała eteryczne, chyba że jest to przestrzeń serca. Także wtedy mamy do czynienia z manas. I czym są te trzy wyższe elementy? One są w ogóle rozróżniane w literaturze wedyjskiej, że jest panchabhuta i te pięć cięższych i trzy bardziej subtelne. Więc jest tutaj duża różnica pomiędzy eterem i sercem. Ludzie właśnie często też robią pomyłkę za coś eterycznego, przyjmują, że to jest przestrzeń serca. Teraz jest dużo też mowy o tym, aby się łączyć z przestrzenią serca. Ale często się zdarza, że ktoś chce się łączyć z przestrzenią serca, a cały czas jest w eterze, czyli w tej sferze myśli, swoich myślokształtów, egregorów, które są jeszcze podpięte do takiej osoby i które przekazują jakieś informacje albo nawet jakieś doznania, które fałszywie przyjmuje się za doznania serca. No, można przestrzeń umysłową oczyścić i wtedy masz pustkę w umyśle. Wtedy nie masz tych zakłóceń myślowych, nie? Ale to nadal nie jest serce. Tak, ale na przykład ktoś może mieć doznania, płacz, wzruszenie i tak dalej. To są ruchy powietrza, waju, czyli te różne prany można doprowadzić u siebie w ciele. Takie stany wyglądają jak emocjonalne, które tak naprawdę nic z przestrzenią serca nie mają do czynienia, co można rozpoznać po tym, jakie w ogóle są charakterystyki przestrzeni, czyli wszystko należy widzieć, co jest czym, po cechach, guna, po cechach, ewentualnie po owocach, ale po owocach to już może być za późno, więc lepiej po cechach. Także można też podnieść po prostu czyjś ogień w ciele, poruszyć powietrze i tą przestrzeń taką tych różnych myśli, doznań, takich doznań bardziej przyziemnych, i stworzy się wrażenie, że człowiek wszedł w przestrzeń serca. To często wykorzystują właśnie tamasowi nauczyciele, którzy robią jakieś zabiegi, czy to inicjacje, czy przykładanie ręki nawet, i ta osoba zaczyna płakać, mówi o swoich przeżyciach, albo po prostu nawet ma pewne flashbacki, doznania z jakichś swoich przeżyć, z innych wcieleń, które są, to jest wszystko przestrzeń eteru. Także tutaj jest też ta cała przestrzeń kosmiczna, którą można podróżować, te różne galaktyki, natomiast serce jest poza galaktykami. To jest coś, to bardzo ładnie właśnie wyjaśniam przy opisywaniu kosmologii. Czy Ziemia jest płaska, czy kulista, jak te inne światy funkcjonują. To bardzo właśnie ładnie widać. Tak czy inaczej, przestrzeń serca jest poza
poza przestrzenią eteryczną Kham, na której dzieją się różne rzeczy. Więc czym jest ta przestrzeń? Jest to, po słowiańsku nazywano to duch. Duch, czyli pewna świadomość, która jest nawet świadomością, która rozprzestrzenia się na wiele ciał, na wiele dusz. Na przykład może być duch pewnego gatunku zwierząt, które żyją w danej lokalizacji, albo całe lasy. To też mają wiele drzew, jest bardzo dużo drzew, ale jest jeden duch tego lasu, który jest jakby spójnością dla nich wszystkich. Także jedno drzewo może coś się dowiedzieć, że tutaj dzieją się takie a takie rzeczy. Nadjeżdżają na przykład traktory, jest wycinka lasu, już te drzewa po drugiej stronie lasu już też wiedzą, co się dzieje tutaj. No, nie mogą się uchronić, bo są istoty ruchome i nieruchome. Akurat drzewa są nieruchome, nie mogą przed tym uciec. Ale jest ten przekaz informacji czy wiedzy, gdy w awatarze się podłączał ten bohater pod to wielkie drzewo i odczytywał te zapisy przodków. Jest to właśnie pewnego rodzaju połączenie się z duchem, czyli z przestrzenią serca. Także do niej można się dostać, będąc w wibracji serca. To wszystko właśnie oparte jest na pewnego rodzaju zakresach wibracji. Trudno mi powiedzieć tak dokładnie, czy chodzi też o wibracje mierzalne jakimiś sprzętami, które są nam dostępne, ale generalnie przestrzeń serca, już tutaj trudniej jest wyłapać te wibracje, dlatego wszelkiego rodzaju urządzenia są jakby nieadekwatne, choć jest taka opowieść w Ramajanie, gdy Hanuman chciał dostać się do pałacu Rawany. Tam Rawana w bramie miał pewne urządzenie, które mówiło mu, czy dana osoba jest do niego nastawiona przychylnie, czy nieprzychylnie. I wtedy, gdy Hanuman chciał przejść, po prostu to urządzenie przekroczyło swoją skalę. Nie wiem, jakie to było urządzenie, ale mieli coś do tego. Nie wiadomo, tak naprawdę, no trudno mi powiedzieć, ponieważ złość to też jest pewnego rodzaju ogniem i powietrzem w sercu, które po prostu powoduje pewne zmiany. Natomiast jeśli chodzi o to, że... Także może to chodziło o te zakresy, ponieważ manas to się ma, jest to coś bliższego czystej świadomości. I tutaj na przykład można być na kogoś złym i nawet kogoś skarcić. Często mistrzowie na przykład są bardzo tacy twardzi, skarcą swojego ucznia, nakrzyczą na niego, ale na poziomie serca oni go miłują. Tak naprawdę chodzi mu o to, że on to robi tylko dlatego, żeby mu pomóc. Ale na tym poziomie, także tutaj może się wydawać, że wyrządzamy przemoc czy szkodę, nawet himsę, a się okazuje, że to jest ahimsa wyższego stopnia, która po prostu pomaga coś zrealizować w tej świadomości. Także przestrzeń serca jest to przestrzeń, w której można się znaleźć między innymi praktykując asztanga jogę, czyli ten ośmiostopniowy proces jogi, który zaczyna się od yama, niyama, czyli rzeczy, które należy robić i które należy unikać. To są te nakazy, zakazy. Potem dopiero jest asana, czyli pewne pozycje, pranayama, pratyahara, dharana, dhyana, samadhi. I wtedy w samadhi można po prostu oglądać przestrzeń serca, być w przestrzeni serca i oglądać stwórcę, źródła. Ludzie mówią o źródle, powrocie do źródła, często ponieważ nie wiedzą, jaka jest głębia tego źródła. Także dla niektórych źródłem może być po prostu przestrzeń serca. I oni mówiąc o źródle, mówią, łączę się ze źródłem i łączą się ze swoim przestrzenią serca. Ale tu są uczucia. To jest uczuciowość i to jest miłość w stosunku do wszystkich innych świadomości i do też stwórcy i tego całego stworzenia. Ale nie ma tutaj tego aspektu wiedzy i mądrości.
Mądrość to jest wiedza zrealizowana, którą się już ma w ciele, tak jak mówiłem. Wiedza jest to coś, co mamy na pewnych nośnikach albo tego ciała, albo ciała manasowego. Także gdy jest ta wiedza, to doświadczenie życiowe, bo same serce, sama miłość i uczuciowość jest podatna na eksploatację. I często dzieci są chronione dlatego, one są pełne miłości, ale nie mają wiedzy, tego doświadczenia życiowego, no i jeszcze słabsze ciało i tak dalej, nie mogą się obronić. Tak samo tutaj, żywa istota, gdy wchodzi w przestrzeń serca, nie oznacza, że ona jest bezpieczna, ponieważ nawet na światach niebiańskich są dwa rodzaje istot. Sury i asury. Sury to są te, które działają zgodnie z prawem darmy. A w ogóle co to jest dharma, no to zaraz wyjaśnię. I te, które nie działają zgodnie z prawem dharmy. Czyli chcą wprowadzać pewne zmiany i żeby to wszystko funkcjonowało tak, jak oni chcą pod nich, pod ich potrzeby. Także dharma, w najłatwiejszym sposób można powiedzieć, że dharma jest to sambandha jnana, czyli fakty i wzajemne relacje, czyli naturalne cechy. Na przykład wodą ognia jest, że parzy i świeci. Wodą powietrza jest, darmą powietrza jest, że cały czas się porusza. Woda jest płynna. Czyli cechy. Tak, cechy. Także ludzie mają różne naturalne cechy i to jest ich dharma. Także świadomość też ma pewne naturalne cechy i to jest ich dharma. Darmą świadomości nie jest od granie w grze, tak jak dzieci siedzą przy biurku i grają w grze, lepiej ich, żeby po prostu wyszli na podwórko i tam się bawili, używali tego swojego ciała. No bo to ciało mają, tak? Było im dane. A nie są po prostu tylko mózgiem jakimś, który ma rękę i po prostu patrzy jeszcze w ten monitor. Także na przykład monitor to jest pewnego rodzaju powietrze, ogień, tylko jest to ogień, który jest tamasowy. Także tutaj dochodzi ten aspekt, że są trzy cechy, w jakich to wszystko może funkcjonować. W sposób mroku, ignorancji, destrukcji, w sposób kreacji, czyli tworzenia i obfitości, cieszenia się tym wszystkim. I w sposób z wiedzą, czyli z nieprzywiązaniem, z takim wyższym spojrzeniem na to wszystko. Także tak też nasze ciało jest zanieczyszczane na przestrzeni wieków, widzimy. Najpierw została ludziom odbierana ziemia w ogóle, połączenie z naturą i w ogóle ziemia okazało się, że należy do króla i to król jest właścicielem ziemi. Tak ludziom powiedziano, więc nie mają swojej ziemi. Została im zabrana, tak samo woda zanieczyszczana. Albo za pomocą wody statki płynęły na różne kontynenty i ta grabież tych żywiołów postępowała. Ogień, właśnie broń ogniowa i wszelkiego rodzaju tamasowe przejawy ognia, czyli oddzielanie ludzi od światła słonecznego poprzez noszenie okularów z różnymi tam filtrami, nakładanie właśnie różnych kremów na ciało, żeby też ta naturalna wibracja ognia od słońca nie docierała do człowieka. Powietrze, eter, no to można by się ale eter jest taki szczególny, bo tutaj właśnie ta ezoteryka i podążanie do wiedzy i tak dalej. Tutaj jest bardzo dużo ciemnych narracji, które żerują na tym. Bardzo trudno jest przejść o jakby taki kwantowy poziom. Dlatego widać, że ten element jest trudny do przejścia. Tak samo najtrudniejszy jest ahamkara. Żeby wydostać się do czystej świadomości, trzeba pokonać ahamkara. Także buddhi to jest taka kosmiczna mądrość na poziomie serca, czyli wiedza zgromadzona przez ducha, który ma po prostu wiele dusz, które mają wiele różnych ciał na różnych liniach czasowych, w różnych miejscach. I to jest ta mądrość wtedy serca buddhi. To jest też przestrzeń, do której aspirują
przynajmniej tak deklarują buddyści i wszelkiego rodzaju inni, którzy chcą wznieść się ponad to wszystko. Natomiast Ahankara to jest to środowisko, które powoduje, że czysta świadomość po prostu gra w tą grę. Tożsamość twórcy, czyli tego wielkiego tworzenia, ponieważ gdy pojawia się w tym świecie Mahamayi, jest pierwszą żywą istotą, która stwarza wszechświaty, a potem się w nie wikła i tak dalej, jest uwikłana. Także to jest Ahankara. I to wszystko ma właśnie trzy zabarwienia: sattva, rajas, tamas. I to jest jakby taka matryca tej całej gry i trzeba widzieć, kim się jest i gdzie się jest, bo nie można po prostu spełniać pewnych procedur i zaleceń, ścieżek, które są dla ludzi na innym poziomie. Trzeba dokładnie rozpoznać, gdzie się jest. No, my generalnie funkcjonujemy tutaj w przestrzeni pięciu żywiołów i jak mamy lepsze momenty, to znajdujemy się w przestrzeni serca i to dla nas jest dużym doświadczeniem, które pamięta się na całe życie na przykład. A są tacy, którzy w tej przestrzeni jakby na stałe funkcjonują. A nawet buddhi, nie? Ale również mają ciała fizyczne zbudowane z tych elementów i tak dalej, ale to jest taki mistrz, który już jest, można powiedzieć, właśnie ponad karmą, bo karma wynika z ignorancji. Nawet dobra karma wynika z ignorancji, że w ogóle gra się w tą całą grę. Także o co tutaj chodzi? Chodzi tutaj o to, że ta czysta świadomość, chit, czyli to jest ten Atman, który po prostu swoją świadomością wchodzi w interakcję z tym polem i to jest prawdziwy obraz tego, co się dzieje. Jakie są cechy charakterystyczne właśnie tego poziomu serca? Serce ma dwie charakterystyczne cechy. Jedno się nazywa sankalpa. Sankalpa jest to pewnego rodzaju silne postanowienie, determinacja, która oddziaływuje na wiele wcieleń, na przestrzeni wiele wcieleń. Jakiś duch ma po prostu jakieś pragnienie, jakiś zamysł. I gdy podejmuje silną decyzję, to jest jego wola. Można powiedzieć, że to jest wola, tylko to jest wola, aby coś zrobić, a to jest wola, aby czegoś nie robić i odrzucać. Unikać, bo my funkcjonujemy, wszelkiego rodzaju karma, czyli czynność, jest na poziomie woli, jak również na poziomie myśli, słowa i czynu. To wszystko jest w kategorii czynu, powiedzmy. Natomiast to wszystko jest napędzane czym? Właśnie wolą, czyli takim pragnieniem i tym oryginalnym pragnieniem, który to wszystko napędza, że w ogóle gramy w tą grę, jest kama. Kama, czyli pragnienie. To na tych niższych poziomach może się przejawiać jako nawet miłość. Jest też kama sutra i tak dalej. Jest to pewnego rodzaju rajasowe pragnienie, kama sutra. Są też pragnienia bardziej satwiczne i tamasowe. Także to wszystko jest w kategorii kama. I ta cała przestrzeń wielkiej iluzji jest to tylko iluzja, czyli odbicie, czyli pojawia się pytanie, co istnieje naprawdę, tak? Co istnieje naprawdę, czyli ten prawdziwy obraz, prawdziwy świat właśnie należy do źródła i to w ogóle jest cała wiedza na temat źródła, o której może kiedyś zrobimy nagranie, jak będą chętni, aby to wszystko wysłuchać, ale o tym też mówię na szkoleniach przy okazji opisywania tej zasady odbicia, na czym to polega, ponieważ wszystko, z czym mamy do czynienia tutaj, ma tak naprawdę swoje prawdziwe miejsce w rzeczywistości, tak jak gry komputerowe są po prostu tworzone, żeby odwzorować rzeczywistość, żeby gracz po prostu grał w coś, co już rzeczywiście istnieje. Tak samo wszelkiego rodzaju
gadżety, które Tamas nam teraz dostarcza, jak telefony komórkowe, radia, telewizory, samochody, jest to pewnego rodzaju tamasowe odwzorowanie czegoś, co satwicznie już mamy. Na przestrzeni serca żyjąc, tak jak Anastazja w Syberii, ona nie potrzebuje telefonu ani telewizora, żeby dowiedzieć się, co się dzieje w gabinecie na przykład prezydenta nawet, ponieważ ma takie wglądy. Ci, którzy wglądają w różne sfery, widzą, że są pewne zabezpieczenia. Do pewnych sfer można się dostać, do niektórych nie. Jeśli jest się na poziomie serca, to jakby te wszystkie zabezpieczenia eteryczne się pokonuje, bo to jest, przenika się po prostu przez to, ponieważ to jest innego rodzaju świat. Także z przestrzeni serca jest się ponad tym wszystkim, ponad. Dobrze, ale to jeszcze raz. Jakie są cechy, co się czuje, gdy jest się w przestrzeni serca? No tutaj są wszelkiego rodzaju prawdziwe odczucia, odczucia ducha, które mają pewien związek z kamą, jaką ten dany duch ma. I on tutaj ma pewną też swoją, no oczywiście tożsamość, bo to wszystko, ta citta jest, to jest tożsamość. Tutaj się mówi osobowość pewnego rodzaju, wszędzie to jest osobowość. Osobowość oznacza jakby persona, czyli maska, ale jest to pewnego rodzaju maska, bo jest to rola. Atman jest w ogóle niedotykany i nie ulega zmianom. Także jest opisywane, że jest on niezmienny. Zmienności ulegają tylko te osiem buta, jak również czas. Czas jest dodatkowym elementem kala, który już tutaj nie będę wplątywał. Także kama też się zmienia, ponieważ zmieniają się nasze pragnienia. Raz one są pełne twórczości, a raz pełne destrukcji albo nieprzywiązania i wyjścia w te wyższe przestrzenie. Także żywa istota na przestrzeni swojego istnienia, a ona jest bez początku i bez końca, po prostu doświadcza różnego oddziaływania tutaj na różnych poziomach tego pola. No dobra, rozumiem, także, żeby nie da się w pełni sprecyzować, co się czuje przy pomocy jakby słów, dlatego że to trzeba by się odnieść do czegoś, porównać. No tak, ponieważ no, słowa płyną w eterze, ale jednocześnie są, tak jak już mówiłem, te żywioły mają również te cechy, bo one są w nich zawarte. Także na przykład światy bogów, czyli ta Swarga Loka, gdzie ludzie pragną się udać po śmierci w hinduizmie na przykład, czy są opisywane w innych różnych przekazach, to jest przestrzeń, do której można się dostać tylko mając pewne kwalifikacje na poziomie właśnie kama, pragnień, jakie mamy pragnienia. I jest drugi aspekt, bo jest pragnienie i jest stan. Czyli ten stan determinuje kwalifikacje. Mistrzowie często mówią first deserve, then desire. Najpierw zasłuż sobie, a potem pragnij. No, żeby to otrzymać. Oczywiście pragnienie pojawia się najpierw. Najpierw ktoś ma pragnienie, a potem gromadzi zasoby, żeby to pragnienie zrealizować, czyli kupić ten swój ulubiony obiekt albo osiągnąć jakiś zamierzony cel. Musi się doprowadzić do pewnego stanu. Także jest takie ważne słowo. W sanskrycie ono brzmi bhava, 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 czyli jest to pewnego rodzaju stan. Stan albo uczucie. Ale uczucie i stan to są w pewnym zakresie, w zakresie serca synonimy. Ale chciałem dokończyć, że tutaj właśnie istnieją pewnego rodzaju budowle, piękne pałace, istnieją wspaniałe ogrody, drzewa, woda, ogień, powietrze. Jest po prostu rajskie życie, które nie jest w ogóle, nie ma nic wspólnego z tymi elementami. To jest w innej przestrzeni, dlatego nie można tam dolecieć statkiem kosmicznym. Nawet, tak jak mówiłeś ci, Plejadianie czy
jak oni się nazywają sami? No, tajgetanie. Tajgetanie, żeby na przykład wejść w pewnego rodzaju wibrację, częstotliwość, która ma gdzieś miejsce, no to tak się poruszamy po przestrzeni energetycznej. No tutaj może, można powiedzieć, że ta sama zasada jest, ale to jest wtedy innej kategorii jakby. To jest taki duży skok kwantowy. Jeśli właśnie są pewne narracje i tam wyczytujemy, że tam jest mowa o tych wartościach manasowych w przestrzeni serca, które są generalnie satwiczne, to jest satwa wymieszana trochę z rajas, czyli z twórczością, tak jak są różni bogowie, którzy są, czyli po prostu pewne byty, które mają pewne ciała, które ogarniają cały ten element, cały żywioł. To jest po prostu ich ciało, tak jak ciało ognia, ciało powietrza, ciało eteru. To są właśnie takie byty, które Agni, to jest to imię Boga ognia, po rosyjsku Agni, to też jest ogień, Agni. Tutaj powietrze, Vayu, to też jest jego imię. Tą przestrzenią zajmuje się Dharmaraj, czyli Yamaraj, czyli ten Bóg, czy ten byt, który odpowiedzialny jest za darmiczne życie, czyli życie zgodnie z naturą. Jak ktoś nie żyje darmicznie, to potem po śmierci, tutaj właśnie wchodzimy w ten temat właśnie, co się dzieje po śmierci, wtedy jest determinowane następne przeznaczenie i on zajmuje się taką duszą, bo to wtedy ciało zostaje na ziemi, ale dusza, czyli ten twór myślokształtów i wszelkich takich emocji, który jakby tworzy osobną jednostkę, idzie do innego ciała. Tak samo taki twór tych myślokształtów i ta jednostka może być na przykład w tej tablicy. Może być w pojeździe, którym jeździmy, ona może zasiedlać różnego rodzaju ciała, dlatego się mówi, że ciała mają swoją też tożsamość, swoją osobowość. Ludzie, nawet ci, którzy dbają o swoje przedmioty, te przedmioty im służą o wiele dłużej niż ci, którzy mają taką relację pełną pogardy albo złości z takim przedmiotem. Dlaczego? No to są właśnie te elementy eteryczne, które zasiedlają, tak jak te myślokształty i egregory, zasiedlają pewnego rodzaju obiekty fizyczne i one mają swoją osobowość i albo nam sprawiają problemy, albo nie. Natomiast tutaj ta osobowość jest na poziomie serca i to jest duch. To jest ta prawdziwa citta, która idzie od Atmana. Także ludzie, którzy mówi się, nie mają serca, no to mają po prostu te egregory, myślokształty i tak dalej. To jest, się wydaje, że oni mają osobowość, że są pewnym, że są człowiekiem, ale nie są człowiekiem, ponieważ nie ma serca, nie ma tego manas, w którym przejawia się citta. Bo świadomość płynie od Atmana, ona nie płynie od tych niższych elementów. Także to są tylko takie roboty, taka tak zwana sztuczna inteligencja. To jest chyba najlepsze słowo. To są całe w ogóle gatunki różnych istot, które są sztuczną inteligencją. W Wedach jest w ogóle powiedziane, że tych wszystkich gatunków w Mahamayi jest 8 milionów 400 tysięcy, z czego ludzkich jest 400 tysięcy gatunków we wszechświecie. Pozostało 8 milionów są w innych rodzaju ciałach. Czyli ten obszar można by nazwać tak potocznie obszarem anielskim? Czy... Tak. To właśnie Bogiem eteru jest Yamaraj, czyli ten, który zajmuje się duszami po śmierci. I on oczywiście nie żyje w przestrzeni eterycznej, on żyje na swardze, ale ma swoje ekspansje i swoich innych, całą administrację, bo wszystko jest oparte na administracji tak naprawdę. Dlatego należy znać w ogóle, kto jest kim. A tak jak mówiłem, sam Bandagiana oznacza fakty i wzajemne relacje. Czyli tutaj chodzi o relacje. Jeśli nie ma się relacji z kimś, kto jest tutaj, no to jakby trudno w ogóle tam się znaleźć, jeśli jest się tutaj. Oczywiście my mamy relacje, jesteśmy sami też duchem, ale jeśli nie mamy z tym duchem relacji, zostajemy odcięci przez tamas i swoją ignorancję i uważamy, że ten świat w ogóle nie istnieje, no to już powoduje, że nie ma relacji. A wszystko jest oparte na relacji. Także
jak ktoś umiera i na przykład ma z kimś relacje, jak to w hinduizmie na przykład czcił jakiegoś boga, powiedzmy Shivę, i jakąś tą relację ma z Shivą, jeśli ona jest naprawdę faktyczna i prawdziwa, bo jeszcze tam Tamas mógł się wkraść i jakby udawać Shivę, ale to nie był prawdziwy Shiva. Tak więc jeśli ma jakiegoś boga, jakąś osobistość z tych wyższych wymiarów, to ta osobistość jakby pomaga tej duszy, która przechodzi do następnego ciała. Jak nie ma relacji, no to nie ma. Tak samo jak się chcemy dostać na pałace czy do gabinetów ważnych ludzi, trzeba mieć relacje, przynajmniej relacje z jak to powiedzieć, z tym kimś, kto tam pracuje. No, czyli kto? Sekretarz. No, z sekretarką na przykład relacja jakaś, chociażby nawet taka, że ona zapisuje i jest już to nasze nazwisko, ona przekazuje nas dalej i tak dalej. Tak samo działa to wszystko tutaj. To nie można cię jakby wepchnąć na siłę. No nie ma takiej możliwości bez znajomości tych innych. Chyba że po prostu na siłę, mając na myśli, że pracujemy nad sobą i funkcjonujemy w przestrzeni serca. Ale tutaj nie chodzi właśnie o siłę, tylko o tą moc. Nabieramy tej mocy i stajemy się po prostu sercem. Sercem potem w działaniu. Czyli to są ludzie, którzy widać, że żyją na poziomie serca i tutaj po prostu to serce manifestują. Ale jeśli to serce jest bez wiedzy, no to jest podatne na, szczególnie w Kali Yudze teraz, gdy jest wpływ tych tamasowych cywilizacji z niższych światów, bo generalnie tak nie ma. Ziemia jest takim polem, pierwszym niebem, czyli to jest praktycznie raj. To jest ten raj utracony, który właśnie został opisywany, że był raj, ale został utracony i weszła Kali Yuga po prostu i wpływy tamasowych cywilizacji na człowieka zaczęły zabierać mu powoli te wszystkie przestrzenie, także sięgają do przestrzeni eteru, a tutaj już nie sięgają, natomiast tutaj, tak jak mówiłem, serce też może być dwóch rodzajów, sura i asura, czyli można działać w sposób darmiczny albo niedarmiczny. Tutaj też jakby jest jeszcze ten dualizm, bo ten cały świat polega na dualizmie, tylko już ten dualizm jest na poziomie serca i standard życia jest tam zupełnie inny w tych światach. Także jak najlepiej przygotować się do śmierci? No właśnie tak, żeby nie być w ignorancji, bo jak już mówiłem, ignorancja jest największą himsą, jaką zadajemy sobie, bo cały czas jest się wtedy narażonym na błąd, na niebezpieczeństwo, na wykorzystanie. Zwłaszcza w czasach, gdy jesteśmy pod obstrzałem. Tak, w kluczowych czasach. Tak, także to są takie czasy zmian. Także taki jest ten pełen obraz. Natomiast kama, tu jest właśnie ten punkt, że kama jest odbiciem prawdziwej miłości, której dopiero jeszcze nigdy nie doświadczyliśmy. Mogę powiedzieć tak w skrócie, że ten atman, ten chit, jest po prostu w formie takiego nasienia, w którym ta prawdziwa miłość do praźródła się nie zamanifestowała. Na razie jest to tylko odbicie, iluzja i tutaj żyjemy różnego rodzaju pragnieniami, które są pragnieniami serca na poziomie ducha, więc bardzo mocne, bardzo wpływające na nasze życie jako człowiek na tych niższych światach czy na ziemi, ale jest to nadal po prostu kama. Dlatego nie wystarczy być na poziomie serca, żeby już być całkowicie czystym, uduchowionym, bo serce jest zanieczyszczone. Dlatego jest w ogóle to słowo mantra, na przykład, ma dwa człony, czyli man i tra. Man odnosi się właśnie do manas, a tra do uwalniania, oczyszczania. Czyli to serce uwalnia się od kamy, czyli tej kamy takiej rajasowej, czyli pragnienia tworzenia, w ogóle uczestniczenia w tej wielkiej grze. I dopiero gdy się uwolnimy po zdobyciu wiedzy i mądrości Buddy, czy to się dzieje albo na ziemi jako jogin, taki, który praktykuje ośmiostopniową jogę i jest po prostu bardzo zaawansowany, albo na wyższych światach,
dochodzi się do tego stanu, gdzie ma się pełną mądrość i wiedzę. Pozbywamy się wtedy tożsamości twórcy w tej całej Mahamayi dzięki właśnie mocy mantry, bo to nie jest takie łatwe, ponieważ ta kama cały czas nam towarzyszy, bo nie znamy nic innego. Żywa istota jeszcze nie doświadczyła prawdziwej miłości z praźródłem, ona jest tylko w formie uśpionej. Dlatego można powiedzieć, że ta czysta, żywa świadomość, to dziecko swojego źródła, ono cały czas śpi. Dlatego cały czas śpi i to tak naprawdę, co tutaj się dzieje, nie jest istotne, bo nie wpływa na Atmana, na czystą świadomość. Więc ci, którzy nabywają tą wiedzę, są super nieprzywiązani, bo to wszystko tak naprawdę nie ma znaczenia. Gdy ma się taką realizację, ale nie tylko teoretyczną, to jest się bardzo łatwo ponad tym wszystkim. I wtedy nie generuje się karmy, nie generuje się reakcji, działa się oczywiście zgodnie z wiedzą, ale nie czyni się po prostu szkody, dlatego nie generuje się tej złej karmy, nie uwikujemy się w to. Także to jest bardzo potężny i daleki proces, długa ścieżka, dlatego ona zabiera wiele, wiele wcieleń. Na razie musimy, na naszym etapie musimy się upewnić, że po prostu z eteru w momencie śmierci nie upadniemy w niższe światy i nie staniemy się pożywieniem, czyli paliwem dla tamasowych cywilizacji i nie zostaniemy odcięci od naszego ducha, od naszego serca. Bo wtedy ten konstrukt energetyczno-myślowy zostaje spalony, że tak powiem, skonsumowany. Natomiast manas pozostanie i wtedy ten manas jakby traci cząstkę siebie. Okej, to w takim razie... I to jest właśnie to jednoczenie się do jedności, które potem się jednoczy, te różne duchy jednoczą się do swojego pierwotnego źródła i można powiedzieć, że to jest pierwotne źródło naszej świadomości, czyli to jest ten Atman. Jaki jest sens życia w takim razie? Po co tu żyjemy? Po co tu jesteśmy? Żyjemy, czy ponieważ... Czy nie moglibyśmy być od razu tam cały czas? Ponieważ żyjemy, ponieważ doświadczamy kamy. Gdy wszechświaty są stwarzane, ponieważ mamy wolną wolę i ten Atman może wybrać. Albo chce być w świecie prawdziwym, praźródła i tam już jest wszystko jakby zdefiniowane. Jego tożsamość, jego wygląd, jego wiek, jego charakter i tak dalej się nie zmienia. Tam nie ma przeszłości ani przyszłości. Wszystko jest w wiecznej teraźniejszości, czyli jest niezmienne. I to jest sfera nazywana Brahmanem. Brahman to jest właśnie ta przestrzeń. Może tutaj jeszcze wpiszę Brahmana. I wszystko, co jest na poziomie ponad tymi trzema, ponad ośmioma elementami, czyli ponad Mahamayą, jest przestrzenią Brahmana. Jeśli gdzieś jest mowa w literaturze wedyjskiej Brahman, to znaczy to prawdziwy obraz, nieodbite drzewo. Ale Brahman to jest po prostu wszystko, a tam jest jeszcze pewna głębia i ta głębia jest jeszcze opisywana na różne sposoby, także są w ogóle trzy aspekty tego praźródła. Brahman to jest tylko jego blask. Tam nie ma jeszcze tej tożsamości, nie ma żadnej relacji i tak dalej. A to o co właśnie było pytanie? O sens życia. O sens życia. Sens życia jest taki, żeby wrócić do swojej prawdziwej tożsamości i żeby to nasionko, które jeszcze nie zakiełkowało i objawiło nam naszą prawdziwą tożsamość i relację z praźródłem. I ta właśnie relacja, tak jak było w pierwszym wykładzie, prema, to jest ta najwyższa prajodżana, czyli najwyższy cel, jaki można osiągnąć, to jest właśnie ten, aby rozwinąć tą relację ze swoim praźródłem, które na razie jest nieznane i ono się po prostu zamanifestowało po odbiciu jako kama. I tutaj o to chodzi.
Także ci, którzy są zainteresowani rozwinięciem premy, od razu podejmują procedurę i w ogóle ścieżkę, algorytm osiągania premy. Natomiast mało kto jest tym zainteresowany, bo ludzie są zaabsorbowani wieloma innymi rzeczami, a przede wszystkim przynajmniej dojściem do przestrzeni serca, czyli tym prawdziwym takim swoim czuciem, jak ta ich świadomość tutaj funkcjonuje. Dlatego nawet często odrzucają na przykład mantry, które są częścią procedury do osiągania premii, bo mówią, że prawdziwe nie ma imienia, że to ludzie nadają mu różne imiona. No oczywiście nadają mu różne imiona, ale to nie znaczy, że on nie ma własnych imion, które on używa w tamtym świecie. I te imiona, które on używa i w ogóle ta cała wiedza i ten cały przekaz... Co tu mamy? Tutaj mamy właśnie taki opis tej zasady odbicia, ponieważ świat wielkiej iluzji jest iluzją odbijającą coś prawdziwego. Czyli prawdziwy świat yoga maji. Yoga znaczy połączenie. Czyli jest to świat połączony z praźródłem i tam po prostu żyją żywe istoty i jest akcja, różne rzeczy się dzieją, jest wiele światów również, każdy jest inny. Natomiast w odbiciu jest wielka iluzja, która zaczyna się fałszywą tożsamością twórcy. Pierwsza żywa istota Brahma, który pojawia się jako pierwszy w tej całej manifestacji kosmicznej i zaczyna potem tworzyć 14 światów, z których nasz jest ten środkowy, pierwsze niebo, Buloka, która składa się jeszcze z wielu różnych obszarów i generalnie można powiedzieć, że to jest taki układ słoneczny i tam jest wiele różnych lądów. Także to, co znamy jako Ziemia, to jest tylko mały wycinek, Burloki. I to jest tylko jeden świat. Światów jest 14. Czyli żywa świadomość. Aha, i tu to wszystko jest w kategorii Brahmana. Brahman, czyli coś wiecznego, sat. Brahman manifestuje tą wartość sat, czyli trwałość, niezniszczalność. Od tego też to słowo satwa pochodzi, że to jest po prostu trwanie, pewien trwały byt, który nie ulega zmianie. Brahman jest niezmienny. Natomiast tutaj wszystko ulega zmianie, dlatego te światy nazywają się jagat, czyli zmienne. Zmienne, ponieważ jest polaryzacja i są przeciwności. Także ta zmienność wynika z tego. A takie słowo matrix, gdzie byś umieścił? Czy ten matrix to jest całość to, czy to jeszcze jest gdzieś niżej? Zależy, co się ma na myśli pod tym pojęciem matrix. Tak? No, to, ale mówi się, że żyjemy w matrixie. Aha. No to jeśli chodzi o to akurat, tutaj tak tylko przykładowo narysuję, ale to jest ten nasz świat Burloka. Jest Bur, Bhuva, Sva, Svarga. Svarga. To jest Bu od ziemia, Bhumi. Bhu to jest ziemia. Bhumi albo Bhu. Bhuloka po prostu jest Bhu. A tu jest Bhuva. Także tutaj dominuje satwa, tutaj dominuje rajas i jest jeszcze 7 światów poniżej Ziemi. Także matrix jest jakby powiedzieć małym wycinkiem na środkowej części Burloki, która nazywa się Jambudvipa. Powiedzmy, tu jest pewnego rodzaju... jak to powiedzieć? Kopuła myślowo-energetyczna, która została zainstalowana na przykład dzięki temu, że wmówiono ludziom, że żyjemy na skraju galaktyki, w jakiejś
Po prostu to wszystko to jest wielka przestrzeń. My żyjemy na skraju galaktyki i tam na tej drobince jesteśmy my, takie jeszcze mniejsze drobinki. Natomiast obraz wedyjski, jaki w Wedach jest przedstawiany, jest, że żyjemy w środku wszechświata. Jesteśmy w centrum. Poniżej jest siedem światów tamasowych, powyżej siedem światów satwicznych. To prawdziwe niebo nazywa się Swarga. Tam żyją właśnie zarządcy, administratorzy całego tego stworzenia. Buvaloka to jest świat aniołów, gdzie żyją anioły i takie satwiczne istoty, które charakteryzują się śpiewem, pięknie śpiewają, latają na różnych przestrzeniach i mają kontakt z ludźmi, którzy są satwicznymi. Dlatego osoby satwiczne rozmawiają z aniołami, mają kontakt. I to była ten kontakt był bardzo popularny w poprzednich jugach. W Kali-Judze coraz mniej. A co dopiero mówić o kontakcie z bogami ze Swargi. Także tutaj na razie nie ma komunikacji między ludźmi a bogami. Rzadko bywa jest komunikacja między aniołami a bogami. Natomiast najczęściej jest komunikacja pomiędzy agregorami, które po prostu istnieją. Różne tutaj agregory, powiedzmy w tej przestrzeni. I tutaj ludzie są podpięci pod różne agregory religijne, świeckie i tak dalej. I mają różne relacje z tymi tamasowymi bytami, które pochodzą z niższych światów i tutaj po prostu zapuszczają sieci, aby ściągnąć te dusze. Tak jak rybacy wypływają na połów, aby zabrać ryby ze swojego naturalnego środowiska i je skonsumować. Tak samo te byty, ponieważ oni nie mają takiej mocy i własnego zasilania, a są też pasożytnicze i generalnie działają na zasadzie ingerencji w wolną wolę, one po prostu tutaj robią połów. Natomiast satwiczne istoty nie mają, nie ingerują w wolną wolę, dlatego można je rozpoznać poprzez to, że zawsze dają wolny wybór. Mówią, jest tak, 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 jak zrobisz to, to będzie taka konsekwencja, jak zrobisz to, to inna i teraz dokonaj wyboru. Natomiast ci generalnie mówią ludziom, dokonaj tego wyboru, to jest najlepsze, zobacz, tu jest tak i po prostu będziesz szczęśliwy. No i okazuje się, że ten wybór był manipulacja tamasowy. Także o tym mówię dokładniej, gdy opisuję całą kosmologię wedyjską i w ogóle kształt Ziemi, jak to tutaj wygląda, ponieważ Burloka to są takie, to jest jak to powiedzieć, taki dysk, na którym znajdują się lądy i otoczone oceanami. Pierwszy ocean to jest ocean słonej wody. Potem jest ocean słodkiej wody. Potem są różne oceany mleka, spirytusu, jogurtu i tak dalej. Jest ich siedem. Siedem lądów i siedem oceanów. Ale to jest metafora do czego te oceany? No bo to wiadomo, że tu nie chodzi raczej o jakby metaforę płaskiej Ziemi i różne tam lądy, tylko w ogóle to ta perspektywa, tak jak mówiłem, przestrzeń Manas jest poza przestrzenią pięciu Buta, dlatego ten opis jest z perspektywy Swargi. To tak jakby bogowie patrzyli na Ziemię, jak ona wygląda. Są lądy, są oceany i tak dalej. I oni mogą tam wejść, tak jak człowiek ogląda sobie akwarium na przykład albo jakieś inne rzeczy i oni tam mogą się zagłębiać. Natomiast my z naszej perspektywy, zwłaszcza tutaj pod wielką kopułą, widzimy przestrzeń kosmiczną. No ta przestrzeń kosmiczna jest, ja to opisuję na kosmologii, może zrobimy osobny temat, nie wiem, ale z naszej perspektywy wygląda to inaczej niż z tej. To jest opis w Bhagavatam, który jest z perspektywy takiej satwicznej, jak to wygląda. A będąc już pod tymi pokrywami iluzji, mało co się widzi. Jednak rzeczy, które można zaobserwować, były ponoć robione doświadczenia właśnie, aby wykryć krzywiznę Ziemi. Ja nie znalazłem żadnego, który właśnie pokazało, że ta krzywizna jest. Zawsze były laserami pomiary
Tak samo widać pewne lądy, które powinny się chować za krzywizną Ziemi, różne wyspy. Tak. Wychodzi na to naukowo, że Ziemia jest płaska. Tak wychodzi. Tak. Ale to też, też nie wyjaśnia wszystkiego. Są też ludzie, którzy podróżują po tym oceanie słonej wody, zagłębiają się w różne lądy właśnie w okolicach bieguna północnego, różne zielone lądy, gdzie żyją różne cywilizacje, olbrzymów. Oni tam są jak liliputy. I tam jest jakby inne życie. Także to są inne części tej Jambudwipy, do której nie mamy dostępu. My żyjemy na południowej części Jambudwipy. Tutaj jest taka wielka gwiazda nad tym dyskiem, która nazywa się Gwiazda Polarna. W kosmologii wedyjskiej Dhruva Loka. Od niej schodzą takie różne promienie, na których końcach są pewne portale. I te portale to są gwiazdy. I to jest jakby taki wielki żyrandol, który obraca się wokół własnej osi. Dlatego to całe niebieskie sklepienie obraca się po prostu wokół gwiazdy polarnej. A te portale to są właśnie przejścia, bo to nie są ciała fizyczne, nawet naukowcy mówią, że to są gazy. To są po prostu portale do wyższych światów, właśnie tych siedmiu światów wyższych. Na przykład wielki wóz jest opisywany, że jest to Sapta Rishi, czyli światy wielkich mędrców. To one się znajdują tutaj ponad Svargaloką, właśnie Maharloka. Maharloka to są światy mędrców i to jest ten wielki wóz na przykład. No dobrze, tylko że wielki wóz czy tam inne konstelacje są tylko punktami jakimiś w przestrzeni. No tak. Poprzez które się wchodzi do prawdziwych światów w środowisku Manas. Także w naszym środowisku eteru, jak się podróżuje po przestrzeni kosmicznej, w eterze jest to punkt. Jak się wejdzie w ten punkt i ma się kwalifikacje, żeby się pojawić, bo trzeba mieć zupełnie inne ciało zbudowane z manas, żeby tam zaistnieć i funkcjonować, wchodzi się w zupełnie inny świat, który jest jakby ponad tym, co my mamy doświadczenie jako żywe istoty w pięciu buta. Ale to jest tak nawiązanie do kosmologii. Ale jeśli chodzi o prawdziwą agendę żywej istoty, która ma świadomość, jest wiecznie istniejąca i odczuwa nieograniczone szczęście wypływające z miłości, czyli z premy. Także tutaj jest prema. Czyli ta prawdziwa miłość, która nie występuje w świecie wielkiej iluzji, ona po odbiciu nosi nazwę kama. No, czy jest kamą? Ma inne po prostu cechy. Kama. I ta kama powoduje, że atman, czyli czysta świadomość, to jest ten atman. Atman, który ma chit, świadomość, wgłębia się po prostu w matrycę tej wielkiej iluzji poprzez i to się nazywa citta, czyli ta jego świadomość na różnych głębiach tego pola. Natomiast tym, co jest tutaj natury Brahmana i co pojawia się w tym świecie, to jest dźwięk, czyli szabda. Szabda, ale niezwykła szabda, bo tutaj też jest szabda. Szabda, która dźwięk, który rozchodzi się w eterze, jak również w Manas Buddhi. I po prostu mamy do czynienia z dźwiękiem, bo narracja jest bardzo istotna. Jak mówiłem, najważniejszy nasz zmysł to jest zmysł słuchu, ponieważ on tak naprawdę wpływa najbardziej na to, kim jesteśmy i co robimy i jaki jest nasz los. Także ta szabda to się nazywa szabda Brahma. Czyli to już oznacza, że to jest dźwięk pochodzący z tego rejonu, z rejonu Brahmana, szabda Brahma. I w kategorii szabda Brahma są właśnie Wedy, ponieważ to nie jest po prostu, że ktoś dochodził do tej wiedzy i ją osiągnął. Jest w ogóle właśnie taka zasada, która mówi. Są dwa rodzaje podejścia do przekazu wiedzy. Albo,
albo i tak działają ludzie współcześnie, że zakładają, że nie wiedzą nic, czyli tamas. Wychodzą z ignorancji i badają po prostu swoje środowisko. Badają różne zaległości, zależności, oglądają różne gatunki, dochodzą do różnych konkluzji, że na przykład wszystkie gatunki pochodzą od tego jednego, który ewoluował. Tworzą sobie, oglądają świat, oglądają gwiazdy, tworzą sobie pewnego rodzaju koncepcje, czym to wszystko jest. Czyli wychodzą z ignorancji i dochodzą rzekomo do wiedzy. Ale to nie jest wiedza, bo oni tego nie przeżyli, oni tylko konkludują coś, to jest tylko ich informacja. Natomiast system wedyjski jest taki, że on wychodzi z wiedzy. Czyli on wychodzi, to cała wiedza już jest. Czyli założenie jest takie, że chit, bo to jest częścią chit, znaczy świadomość, aspektem świadomości jest wiedza. Czyli wszystko jest wiedzą, a można nazwać vidya, powiedzmy vidya. Vidya albo gyana. Tu są tam pewne różne różnice. Czy veda. Chodzi o to, że veda, pewna wiedza na temat Sambandha Gyana, czyli faktów i wzajemnych relacji, już istnieje. Czy my o tym wiemy, czy nie. Dlatego ona już istnieje i przekaz wedyjski właśnie tą wiedzę przekazuje i można się z nią zapoznać lub nie i ją doświadczyć, bo co innego zapoznać się teoretycznie, ale co innego jeszcze doświadczyć. Dlatego cały proces rozwoju duchowego to chodzi o to, żeby tą wiedzę zaabsorbować. Tak, ale ją zrealizować na sobie. Czyli ona musi stać się nasza. Ona jest uniwersalna, ale nie jest nasza. My tylko ją na razie słyszymy. Shabda Brahma. Dlatego proces realizacji polega na tym, że tą wiedzę potem realizujemy na sobie. Jest taki przypadek, oglądałem na YouTubie jakiś tam dawno temu, takiego Europejczyka, który pojechał do Chin i interesował się właśnie buddyzmem i tymi sztukami walki też. Był w klasztorze Shaolin i w kilku innych klasztorach i miał takie pytanie, na które chciał znać odpowiedź i zadał je kilkoma, zadał je kilku różnym mistrzom. I każdy z tych mistrzów dał mu inną odpowiedź, zupełnie jakby inna odpowiedź, tak powiedział, że był trochę tak zaskoczony i nie wiedział. W naszej linii zawsze jak się zada to samo pytanie i ja też na sobie wiem, czy w relacjach innych ludzi, którzy zadawali to samo pytanie różnym mistrzom w różnych częściach Indii na przestrzeni różnych czasów, zawsze jest ta sama odpowiedź. Czyli to jest zasada, że wiedza ona istnieje, ona jest tylko przekazywana po prostu do wiadomości tych, którzy są w tamasie. Natomiast tutaj podejście jest inne, czyli takie właśnie szkiełko i oko, badanie tego wszystkiego, formułowanie konkluzji, czyli na podstawie różnych drobnych doświadczeń formułuje się uniwersalną zasadę. A tutaj jest inaczej. Zasada uniwersalna jest znana, znając ją, można bardzo łatwo interpretować różne indywidualne przypadki. Dlaczego to się działo? Dlatego właśnie osoby, które mają wiedzę, właśnie różni wieduni, wiedźmini, wiedźmy i tak dalej. Oni mieli wiedzę i ta wiedza jest uniwersalna i wtedy można interpretować w różnych przypadkach różnych ludzi, jakie ma zastosowanie do nich. Także ten przekaz tej wiedzy z tego świata prawdziwego nazywa się Shabda Brahma. Wszystko inne nie może być nazywane Shabda Brahma, nie można sobie wymyślić po prostu albo wygenerować jakiejś mantry i mówić, że to jest Shabda Brahma, albo różne teksty spisywać, albo ściągać przekazy od różnych istot, nie wiadomo w ogóle z którego z tych światów, ale tak czy inaczej, jeśli nie jest się w przestrzeni serca, to na pewno się
channelinguje przekazy niższej natury, z przestrzeni materialnego umysłu, powiedzmy, czyli z tej przestrzeni manas, gdzie są różne, przepraszam, z przestrzeni kam, gdzie są różne po prostu agregory, myślokształty, te cała, jak to się nazywa, akashic records, zapisy w akasze i tak dalej, to są właśnie te wszelkiego rodzaju zapisy. Jeśli te zapisy dotyczą przestrzeni serca i całej administracji wszechświata, no to można powiedzieć, że to są przekazy satwiczne od bogów ze Swargi. I takie przekazy właśnie są w różnej literaturze wedyjskiej również, bo ona jakby dzieli się na trzy jakie wartości: dla ludzi satwicznych, dla ludzi rajasowych i dla tamasowych. Że jest wszystko. To, co kogoś interesuje, to on znajdzie tam coś dla siebie. Ja akurat się koncentruję na tych satwicznych, a szczególnie na Shabda Brahma, czyli z tych wszystkich satwicznych Puran. Bhagavata Purana jest uważana za Amala, czyli nieskażona tymi wartościami, czyli ona jest w kategorii Shabda Brahma i opisuje te rzeczy. No bo jak inaczej można mieć w ogóle wgląd do tych światów, jak my nawet nie mamy wglądu do światów bogów i serca, własnego serca. Także to jest proces stopniowego rozwoju, który właśnie w dawnych czasach, w poprzednich jugach, był tam Ashtanga Yogą, gdzie dochodziło się do poziomu samadhi. I w poziomie samadhi dopiero stało się przed wyborem, czy się tą porzuca ahankarę i wychodzi się do wyzwolenia, do brahmana, osiąga się mukti, czy pozostaje się tutaj jako wielki mędrzec, jogin, który po prostu płodzi bogów, którzy potem płodzą różne gatunki ludzkie, ale są też demony, którzy płodzą gatunki właśnie tamasowe. No dobra, to powiedz teraz tak. Jaka jest korzyść dla brahmana, że tworzy to wszystko i później wraca do źródła? Czy on nie ma jakiegoś tego Akashic Records, co mówisz, żeby tam sobie później zaglądać na te doświadczenie? Takie jakby... No, po pierwsze, kronika Akaszy wyższego poziomu? Brahman nie tworzy, ponieważ jest to tylko blask od praźródła, który ma tylko ten aspekt. Same praźródło... No dobra, no to ma, chodzi mi o korzyść dla praźródła. Nosi nazwę Bhagavan. Bhaga to są wszelkiego rodzaju zasoby, walory, które można posiadać. A van to jest właściciel, ten, który posiada. Czyli to jest, po polsku można powiedzieć, praźródło, przyczyna wszystkich przyczyn, ten, który posiada wszystko. Jego blaskiem jest Brahman, natomiast on na potrzeby Atmana dostarcza tych wszystkich składników, tych właśnie ośmiu buta i w ogóle wielu innych czas i tak dalej, tworzy ten cały wszechświat na potrzeby Atmana, bo on chce doświadczać. Atman ma wolny wybór i to jest ta zasada wolnego wyboru, że jest zachowana. Jeśli chce, może żyć w świecie Brahmana z Bhagavanem, z praźródłem, w Yoga Mayi i doświadczać premy. Ale ma wolny wybór. Dlatego ci wszyscy, którzy są tutaj, dokonali wyboru, że chcą być niezależni, chcą sami spróbować, jak to jest stworzyć własny wszechświat. I oni stwarzają własny wszechświat, otrzymują elementy budulcowe od Bhagavana i tworzą pewnego rodzaju tutaj zasady powodowani pragnieniem. Czyli ahankarą. Ja działam, ja czynię. I tworzą wszechświat. Potem tych atmanów po prostu już z poprzednich manifestacji jest nieskończenie, w ogóle wszystkie jest nieskończenie wiele, jak również jest nieskończenie wiele w ogóle form Bhagavana, bo to jest, nie ma ograniczeń. Tak samo nie ma ograniczeń w tych ekspansjach, dlatego są już atmany, które są pełne kamy, jak tylko pojawia się następna manifestacja kosmiczna, to one po prostu zasiedlają wszelkiego rodzaju ciała, jakie już są możliwe do zasiedlenia. Także rolą Brahmy, pierwszej żywej istoty, jest stwarzanie tych kolejnych światów, 14 w sumie, i budowanie infrastruktury do tego, aby czysta świadomość zagłębiała się po prostu w tą grę i doświadczała
tego, co wynika z jej kamy, czyli z pragnień. Dlatego jest to tak trudne po prostu tej kamy się jakby uwolnić. A najpierw trzeba ją oczyścić w ogóle, żeby ona była satwicznej natury, podbudować ją wiedzą, zrealizować w ogóle dzięki Shabda Brahma, czyli przekazowi spoza, skonkludować, że to wszystko nie ma sensu i porzucić tą fałszywą koncepcję, że ja czynię, bo to nie ja czynię, tylko to czynią to wszystkie elementy i ich interakcje, relacje. Atman tylko zagłębia się swoją świadomością i tylko to ogląda, ale ogląda aktywnie, czyli on kreuje akcję i narrację tego całego filmu, który ogląda. Na tym polega właśnie wielka iluzja. No dobra, czyli tak. Wchodzę do jeziora, pływam sobie trochę i w końcu stwierdzam, a to nie ma sensu, wychodzę z jeziora. Tak można by to w skrócie powiedzieć, tak? No, jeśli do takiej konkluzji się dojdzie, to tak. No. Tylko to zabiera wiele, wiele wcieleń. No. Tak czy inaczej, na kosmologii, na czasie właśnie też opisuje w ogóle, ile to wszystko trwa. Także tak czy inaczej jest to bardzo długi okres czasu całej tej manifestacji kosmicznej. Także żywa istota jakby w tym okresie podróżuje po tych różnych światach i jeszcze w różnych ciałach doświadcza tego wszystkiego, więc jest bardzo, powiedzmy, bardzo, bardzo uwikłana. Ten proces powrotu nie jest taki łatwy, jak się jej wydaje. Dlatego ciężko... Dobra. Czy odpowiedzieliśmy na pytanie, jak praktycznie do tego dochodzić, bo to na początku zadałem to pytanie, ale chyba nie wiem, czy w międzyczasie, między wierszami to powiedziałeś. Warto by dodać, że chodzi o to, żeby właśnie, czyli ten aspekt wiedzy polegający na ścieżce, na procedurach, wykorzystać po to, żeby wznieść tą swoją uwagę i świadomość z niższych tematów, środowisk na wyższe. Tak samo z niższych narracji na wyższe. Musimy się przyjrzeć. Po pierwsze zweryfikować swoje autorytety, komu ufamy, a komu nie ufamy. Tak, to mieliśmy na pierwszej lekcji. Czyli ogólnie rzecz biorąc, są różne ścieżki dochodzenia do tego. Każdy ma niejako swoją. Tylko jakby to przyspieszyć? To nie jest też tak, że są różne ścieżki dochodzenia do kogoś, bo to są algorytmy. To jest wszystko zapisane już w programie komputerowym i jeśli ten zapis zna komendy, no to je wykonuje. Jeśli komenda jest inna, wymyślona przez gracza, to ona nie zadziała. Dlatego ta cała alchemia w ogóle i metafizyczna, fizyczna, duchowa, to jest alchemia nie bez przyczyny, że to są precyzyjne oddziaływania. Widzimy, że wszystko działa na precyzji działania. Nawet te hymny wedyjskie, jak się robi ofiary ogniowe, mantra musi być precyzyjnie intonowana, wszystkie składniki muszą działać, ponieważ są precyzyjne. Zrobiłem tak samo komputer czy samochód, wszystko inne musi być precyzyjnie dobrane do siebie. Także to, że są różne ścieżki do tego samego celu, to nie jest właśnie tą filozofią. Jest taka filozofia, są, które mówią, że obojętnie jaka ścieżka doprowadzi cię do tego samego celu. My się z tym nie zgadzamy i nie ma na to żadnego poparcia w naturze. Zawsze są różne ścieżki i prowadzą do różnych celów. Dlatego są różne takie sposoby dochodzenia do celów, że obiera się cel, nie rozgląda się na boki i idzie się do danego celu, bo coś nas może rozproszyć. W takich opowieściach o podróżnikach oni próbowali płynąc statkami dopłynąć do jakichś tam zamierzonych lądów, ale po drodze spotkali wyspę, gdzie były piękne kobiety, dużo jedzenia i tak dalej. Oni tam zostali i w końcu już nigdy nie dopłynęli do miejsca przeznaczenia. Tak samo tutaj po drodze człowiek napotyka na wiele przeszkód satwicznych, czyli te światy po prostu niebiańskie. Tam życie jest tak wspaniałe i tak przyjemne, że w ogóle się nie chce wychodzić. Dlatego Ziemia jest taka unikalna, ponieważ na Ziemi
jest mieszanka przyjemności i nieszczęścia. No, mówiłem, subka i dukka to są dwa rodzaje reakcji, jakie można uzyskać pod wpływem karmy, czy z powodu karmy. Że tam jest zbyt dużo sukka, zbyt dużo szczęścia, nie ma tej motywacji, żeby to porzucić. Dlatego najłatwiej jest z ziemi. Dlatego jogini właśnie praktykowali i widać to w tradycji, czy jogini w sensie niekoniecznie tacy siedzący w lotosie w Himalajach, ale nawet ludzie funkcjonujący w społeczeństwie, mający rodzinę i tak dalej, to też mogą być jogini. Bo yoga to znaczy połączenie, czyli oni łączą się, są różne właśnie sposoby dla tych, którzy żyją w rodzinie, dla tych, którzy są w celibacie, którzy są w młodym wieku, którzy są w starym wieku. Jest w ogóle cała struktura, o której też nie mówiłem, to wspominam, jak mam więcej czasu właśnie, czyli Varnashrama Dharma, cztery porządki społeczne, cztery porządki wiekowe. Czyli jest w ogóle wedyjski system społeczny, który notabene powinien być zastosowany właśnie jak najszybciej, aby społeczeństwo było satwiczne i robiło postęp do wartości satwicznych, a potem w ogóle do swojego źródła. Czyli mówisz o tym systemie kastowym? Nie, o Varnashramie. Kasta to jest tamasowa wypaczenie tego systemu Varnashrama. Tak jak mówiłem, wszystko zostało wypaczone na przestrzeni czasu. To są darmiczne rozróżnienia, czyli polegające na naturalnych skłonnościach wartościach, jakie ludzie czyli mają. Chodzi o to, żeby człowiek przejawiał to, co w sobie ma. Tak, i naturalnie przejawia. Naturalnie przejawia cztery różne skłonności. To jest jeszcze coś innego niż to body graph i te różne inne uzależnienia. To jest takie jeszcze bardziej ogólne, jakby taki ostateczny fraktal, w którym potem jest wiele innych takich pod rozdziałów, czy pod grup tych różnych ludzi, ale generalnie ludzie dzielą się na tych, którzy są głową, ramionami, ciałem i nogami społeczeństwa. I to jest jedno ciało społeczne. I oni mają różne funkcje, różne skłonności. I rodzice od dziecka obserwują u dzieci w młodym wieku, jakie skłonności przejawia i odpowiednio też edukują. W tym względzie. No jasne. No to także to jest chyba wszystko, co można było powiedzieć odnośnie tego właśnie na dzisiaj zastosowania. No to właśnie to, żeby unikać tamasowych narracji, które można rozpoznawać po ich tamasowych cechach, skupiać się na tych narracjach, które mówią przede wszystkim wiedzę, no ale też nie negować tej prawdziwej wiedzy, bo jak coś jest jakby znane, ludzie mają właśnie taką tendencję, że jak to już jest znane, to na pewno to jest jakiś przekręt. To jest, bo tak zawsze wiedza była dawana ludziom po prostu na siłę, że wszystko wiemy i tylko dowiedzcie się od tego. Oni wolą iść stopniowo, tylko że chodzi o to, że lepiej iść po tej drabinie, która jest pełna wiedzy, niż po drabinie, która jest pełna ignorancji, bo my mamy niedoskonałe zmysły, nasze pięć zmysłów i umysł nie dadzą nam doskonałej percepcji i tym samym doskonałych konkluzji tego, z czym mamy do czynienia, zwłaszcza, że to jest Mahamaya, czyli nie to, co myślimy, nie to, czym się wydaje, to jest coś innego. A czym to jest? No właśnie tu jest opisane w tym przekazie odgórnym, że tu jest już opisane, czym to jest i my tylko to poznajemy teoretycznie najpierw, a potem praktycznie. I ta praktyka musi być ugruntowana w sobie, wtedy można powiedzieć, że mamy wiedzę. Ale ta wiedza jest jedna. To nie są różne właśnie warianty, tak jak każdy mistrz mówi inaczej na to samo pytanie. Nie, tutaj każdy mistrz mówi dokładnie tak samo na to samo pytanie, bo mówi o tym samym. Czyli wiedza jako taka jest jedna. Natomiast percepcja ludzi jest różna, bo punkt widzenia zależy od punktu siedzenia. Każdy siedzi w innym miejscu tego wielkiego drzewa i inaczej to wszystko widzi. Dlatego potrzeba kogoś, kto widzi to wszystko obiektywnie. Tak naprawdę można powiedzieć, że tutaj obiektywizm w ogóle nie istnieje. To jest tylko koncepcja czysto teoretyczna, bo nie ma obiektywizmu, skoro obserwator jest częścią doświadczenia. Tylko ten obserwator nie jest częścią tego doświadczenia, dlatego tylko on daje obiektywną wiedzę. Dlatego tym
Tym obserwatorem jest oczywiście praźródło, który posiada te wszystkie zasoby, jak i każdy atman, który jest w sferze, przynajmniej na poziomie brahmana, czyli nie jest uwikłany. Tutaj oczywiście też wie coraz więcej i tak dalej, ta perspektywa jest większa. Także ona jest bardzo przydatna dla tych, którzy robią postęp po prostu duchowy i nie trzeba być wyzwolonym, aby pomagać innym. Wystarczy być na poziomie serca na początek, potem jeszcze serca podbudowanego wiedzą, czyli być w stanie buddhi, a potem w ogóle mieć właśnie wszystko gdzieś, że tak powiem, ładnie i nawet zrealizować, że nie musimy w tej całej iluzji istnieć, funkcjonować. Ale to nie jest tylko po prostu poprzez takie powiedzenie sobie, że od dzisiaj tak będzie i cały czas jesteśmy pod wpływem, także to nie jest tak łatwo wyjść, do tego jest proces i ten proces polega na pewnych stopniach. Ale pierwszym stopniem jest właśnie po pierwsze pokora, czyli zaakceptowanie tego, że nie wiemy. Bo największą przeszkodą, jaką w ogóle ja spotykam, przekazując wiedzę wedyjską, jest to, że wszyscy mówią, że już to znają. A nikt tego nie wie, nikt nie wie, ale przekonanie, że wiedzą, już ich jakby blokuje. Także ta pokora i wtedy, gdy jest pytanie, bo ten, kto nie wie, zadaje pytania, ten, kto wie, nie zadaje pytań. Więc jak są pytania, pojawiają się odpowiedzi, czyli czy mistrzowie. Jak uczeń jest gotowy, mistrz się pojawia, czyli to jest ta sama zasada. Jak jest pytanie, pojawia się odpowiedź. Nawet na tych niższych, po sesji ayahuaski, ktoś ma jakieś pytania, od razu mu przychodzi odpowiedź z tych wyższych wymiarów czy środowisk, a co dopiero tutaj. Także jak ktoś jest gotowy na poziomie serca, że sercem zadecyduje, że chce powrócić do praźródła, do prawdziwego świata, to wtedy pojawiają się mistrzowie, wiedza, przekazy i tak dalej, i praktyka, i to stopniowo się wychodzi. Super. Dziękuję bardzo. Dziękuję za uwagę. Dziękuję.